zakończyła się II wojna światowa. Niemcy zostały podzielone na cztery strefy. Była to strefa brytyjska, francuska, amerykańska i radziecka, z czego Berlin znajdował się w pełni w strefie radzieckiej, ale ten również został podzielony na cztery strefy. Później nastąpiło utworzenie państw niemieckich, dwóch, po stronie radzieckiej i po stronie amerykańskiej. Tam po stronie amerykańskiej, gdzie była strefa amerykańska, francuska i brytyjska, powstało RFN, z kolei po stronie radzieckiej powstało NRD. W maju 1952 roku Republika Federalna Niemiec, czyli Niemcy Zachodnie, RFN, odrzuciły notę Stalina. Ta była propozycją wysłaną przez Stalina, proponującą zjednoczenie z Niemcami Wschodnimi. Czyli Stalin zaoferował im połączenie dwóch regionów Niemiec w jedne wielkie, niezależne Niemcy pod opieką rosyjską. Propozycja Stalina spotkała się z głęboką podejrzliwością. Zdawali oni sobie sprawę, że coś tu nie gra i tak, zamiast zawierać pakt ze Stalinem, podpisali traktat o Europejskiej Wspólnocie Obronnej, co oznaczało, że Niemcy Zachodnie faktycznie przyłączyły się do części zachodniej. Po tych wydarzeniach stało się jasne zarówno dla Związku Radzieckiego, jak i NRD, że Niemcy pozostaną podzielone. W Berlinie Wschodnim sekretarz generalny Walter Ulbricht ze Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, partii rządzącej w NRD, zinterpretował nieudaną próbę zjednoczenia Niemiec przez Stalina jako zielone światło dla kontynuowania przyspieszonej budowy socjalizmu w Niemczech. W taki oto sposób doszło do sowietyzacji NRD, na którą składał się drastyczny wzrost inwestycji przeznaczonych na przemysł ciężki, dyskryminacja prywatnych przedsiębiorstw przemysłowych, przymusowa kolektywizacja rolnictwa i skoordynowana kampania przeciwko działalności religijnej. Skutkiem tej zmiany kierunku gospodarczego NRD było gwałtowne pogorszenie poziomu życia robotników, które trwało do pierwszej połowy 1953 roku i było pierwszym wyraźnym spadkiem poziomu życia na wschodzie od czasu kryzysu głodowego w 1947 roku. Koszty podróży wzrosły, gdy obniżono hojne dotacje państwowe, a wiele towarów konsumpcyjnych zaczęło znikać z półek sklepowych. Fabryki zostały zmuszone do ograniczenia nadgodzin. Przy ograniczonych budżetach płace uznano za zbyt wysokie. Tymczasem ceny żywności wzrosły. Wzrosły również koszty utrzymania pracowników, podczas gdy płaca na rękę mimo faktycznej pożyczki starczała na dużo mniej. Aby złagodzić obciążenie ekonomiczne państwa spowodowane konstrukcją socjalizmu, zdecydowano o przymusowym zwiększeniu kwot pracy o 10% we wszystkich fabrykach państwowych. To znaczy, że robotnicy musieli teraz produkować o 10% więcej za taką samą pensję, czyli otrzymali kolejną podwyżkę, ale podwyżkę obowiązków. Dodatkowo ponownie przyszedł wzrost cen żywności, opieki zdrowotnej i transportu publicznego. Zimą z 52 na 53 rok nastąpiły poważne przerwy w dostawach ciepła i energii elektrycznej. 40% zamożniejszych rolników uciekło na zachód, pozostawiając ponad 750 tysięcy hektarów skądinąd urodzajnej ziemi odłogiem. To zaowocowało kiepskimi zbiorami. Nowe kolektywne kierownictwo w Związku Radzieckim, ustanowione po śmierci Stalina w marcu 1953 roku, było zszokowane tymi niepokojącymi statystykami, gdy na początku kwietnia otrzymało raport od Sowieckiej Komisji Kontroli w Niemczech, który zawierał szczegółowy, druzgocący opis gospodarki wschodnio-niemieckiej. Masowe ucieczki wszystkich zawodów i środowisk na zachód stworzyły poważne zagrożenie dla stabilności politycznej Niemiec Wschodnich. Aby uratować sytuację, trzeba było teraz zakończyć przymusową kolektywizację i wojnę z prywatną przedsiębiorczością. I tak Związek Radziecki zarządził, aby dobra konsumpcyjne były bardziej dostępne, a żeby zrobić to kosztem przemysłu ciężkiego. Ponadto polecono, by złagodzić polityczno-sądowe kontrole i reżimy oraz zaprzestać środków przymusu wobec kościoła protestanckiego. Ponadto potępiono zimne sprawowanie władzy. Jednakże nie było wyraźnego żądania odwrócenia bardzo niepopularnych, zwiększonych kwot pracy. Polecenia radzieckie zostały przekazane wschodnim Niemcom. 11 czerwca poinformowano, że następują zmiany w polityce niemieckiej.
Teraz miał nastąpić zwrot w kierunku inwestycji w dobra konsumpcyjne, miał się skończyć nacisk na małe prywatne przedsiębiorstwa, przymusowa kolektywizacja miała zostać zniesiona, a polityka przeciwko działalności religijnej złagodzona. Ale co najważniejsze, podwyżka kwot pracy nie została odwołana, co stanowiło zagrożenie dla rządu i marksistowsko-leninowskiego państwa, które twierdziło, że reprezentuje swoich robotników. Szersze społeczeństwo postrzegało ten nowy kurs jako oznakę słabości ze strony reżimu wschodnio-niemieckiego. Zaczęli dostrzegać, że rząd się pod nimi ugina i chce iść na rękę ludziom, tak by ci przestali narzekać. Robotnicy postanowili to wykorzystać. O godzinie 9 rano 16 czerwca 300 robotników z placów budowy w Berlinie Wschodnim rozpoczęło strajk i maszerowało na siedzibę wolnych niemieckich związków zawodowych, potem do centrum miasta, wznosząc transparenty i domagając się przywrócenia dawnych norm pracy. Żądania strajkujących robotników rozszerzyły się, by objąć kwestie polityczne wykraczające poza ich kompetencje. Po drodze przejęli dwie ciężarówki z nagłośnieniem i wykorzystali je do rozpowszechniania wezwań do strajku generalnego. Przed domem ministrów Narada gwałtownie rosnący tłum zażądał rozmowy z urzędnikami państwowymi. Z budynku wyszedł tylko minister przemysłu ciężkiego Fritz Selbmann i profesor Robert Havemann, przewodniczący Rady Pokoju NRD. Ich próby uspokojenia robotników zostały zagłuszone przez zgiełk tłumu. W nocy 16 czerwca wiadomości o wydarzeniach w Berlinie Wschodnim szybko rozeszły się po całym NRD za pośrednictwem przekazów szeptanych i zachodnich audycji radiowych, zwłaszcza radia w sektorze amerykańskim, które nadawało przez cały dzień o strajkach przeciwko zwiększonym limitom pracy. Po południu pojawiły się audycje o zmianie żądań demonstrantów od zniesienia wyższych kwot pracy i obniżek cen na okrzyki chcemy wolnych wyborów, wolne wybory i amnestia dla wszystkich demonstrantów. Później tej nocy stacja niemalże aktywnie zachęcała do demonstracji przeciwko reżimowi. Dyrektor programowy Eberhard Schulz nazwał zmianę reżimu kwestią kluczową. Następnego dnia o godzinie 9 rano przed domem ministrów zgromadziło się 25 tysięcy osób, a kolejne dziesiątki tysięcy były w drodze do miasta. Między 10 a 11 100 demonstrantów wdarło się do siedziby rządu, rozpoczynając starcia z policją. Potem pojawiły się radzieckie pojazdy wojskowe, a za nimi czołgi, aby dotrzeć coś, co wydawało się być przejęciem budynku. W ciągu godziny wojska radzieckie oczyściły i odizolowały teren wokół siedziby rządu. W południe władze sowieckie zlikwidowały wszystkie tramwaje i ruch metra do sektora wschodniego i zamknęli granicę z sektorem zachodnim, aby uniemożliwić większej liczbie demonstrantów dotarcie do centrum miasta. Godziny później ogłoszono stan wojenny w Berlinie Wschodnim. Przed siedzibą policji w Berlinie Wschodnim sowieckie czołgi otworzyły ogień do powstańców. Walki między armią radziecką a demonstrantami trwały do nocy. Nastąpiły egzekucje, zwłaszcza robotników z Berlina Zachodniego i masowe aresztowania. Protesty i demonstracje trwały jeszcze kilka dni. Według służb bezpieczeństwa sytuacja uspokoiła się dopiero 24 września. W powstaniu zginęło 39 osób. W Związku Radzieckim i innych państwach bloku wschodniego wydarzenia te były znacznie bagatelizowane. Wielu robotników straciło wiarę w socjalistyczne Niemcy, byli zniesmaczeni brutalnym stłumieniem strajków. Fakt, że policja strzelała do robotników, doprowadził do utraty dużej liczby członków komunistycznej partii. Wydarzenia te miały bardzo poważne skutki. Przede wszystkim pojawiło się takie zaniepokojenie niezadowoleniem na halach produkcyjnych, z których mogły wyłonić się demonstracje. Z tego względu, aby zapobiec eskalacji konfliktów i rozszerzania się ich, zniesiono nadzór fabryczny, aby lepiej monitorować nastroje siły roboczej. Grupy bojowe klasy robotniczej zostały utworzone jako siły na miejscu, aby zapobiegać lub tłumić wszelkie oznaki niepokojów, a Stasi została rozszerzona i ulepszona, aby szybko rozprawiać się z jakimikolwiek oznakami zorganizowanego protestu w przyszłości. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii, kanał Światowe Biografie oraz kanał Archiwum Historyczne. Trzymajcie się, cześć!